życia często są prezenty. Ja widziałem, że pani Małgosia ma coś w ręku razem ze sobą. Tak. Prosimy. Marianno, wiem, że masz teraz ciężką, trudną sytuację. Przyjmij ten ode mnie prezent, ale powiem ci jedno. Nie martw się. Nie martw się. Jedziemy na tym samym wozie. Klaud Emma poszuka nam chłopa. Pójdziemy razem sobie. W czwórkę na randkę. Dziękuję bardzo. Bardzo. A co tam? Czy dowiemy się, co było... Tego kwiatu pół światu. Czy dowiemy się, co było w prezencie? Ukoi. O. Dobrze, damy się pozbierać panią, bo widzę, że się zrobiła atmosfera nie flick-fightowa w tym momencie. Nie, ja może skomentuję, jeżeli mogę, że w życiu to jest zaskakujące najbardziej, że nie spodziewasz się jakiegoś konkretnego gestu, szczególnie pozytywnego po danej osobie, a po tej osobie, po której się spodziewasz, tego nie dostajesz. I chcę powiedzieć, że kiedy wchodziłam tutaj do flick-fightów, to miałam właśnie takie myślenie, że tutaj ludzie przeklinają, wiesz, popychają się, oblewają się jakąś wodą, moczem, nie wiadomo co. Pomyślałam sobie wtedy, że to jest bardzo prymitywne, że w sumie jak tak można i tak dalej. Bo przecież ten świat, z którego ja jestem, to jest taki bardziej poważny, taki bardziej, wiesz, kultura, szacunek, wszystko. A wiesz, okazało się, że teraz, gdy tutaj jestem, to ci ludzie, oni po prostu są transparentni, rozumiesz? Że jak mówią, że jak czegoś nie lubią, to mówią po prostu. A inni z tamtego świata, z którego jestem, po prostu się z tym krygują, bo po prostu oszukują. Dziękuję za całe wsparcie od wszystkich osób tutaj z tych freak fightów, które dostałam od mojego teamu i od ludzi z maty. Bardzo dziękuję. No nie spodziewałabym się naprawdę. To jest piękne. No właśnie, też taką osobą, której chyba nikt nie spodziewałby się w stosunku do ciebie jakichś ciepłych, pozytywnych reakcji, była też Laluna. Czy powiesz nam coś więcej na ten temat? Tak, no tutaj gdzieś tam właśnie z Laluną miałam, chociaż ciężko powiedzieć, że miałam, bo z mojej strony tego konfliktu nigdy nie było, ale wiesz, no wiadomo, ten telefon, potem to uderzenie, gdzieś tam kilka niemiłych jakichś słów i tak dalej. Ogromny konflikt, powiedzmy sobie szczerze, trwający już no 2,5 miesiąca. I to ona wyciągnęła do mnie rękę. Rozumiesz, gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera i potrafiła jako kobietę wesprzeć, tak? To są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej, nie? Panowie, wasz face to face, mówię oczywiście o waszym spotkaniu, skończyło się bijatyką na roście. Dużo było słów wypowiedzianych, na końcu to wszystko trochę zelżało, ale ja wiem, że wy obaj wróciliście do domów, poczytaliście sobie komentarze i tak jak po konferencji, Piotrek, to ty byłeś wygrany, tak po waszym roście miałem wrażenie, że wedle internautów wygrał jednak strollowany. Nowe wnioski, który z was posiada? Czy ja mogę powiedzieć tak, no, to co było, wyjaśniliśmy sobie ogólnie i ja dla mnie tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś był na jednym wygrany, przegrany. Przegrany wyjdzie tylko jeden z ringu i to będzie tyle. To będzie on. Ja już wszystko, co chciałem wyjaśnić, wyjaśniłem na programie. Ja tam nie patrzę, bo też te osoby, które tam piszą, to patrzą najczęściej na wynik końcowy i gówno ich interesuje tak naprawdę nasza ta droga i ich nie obchodzi, nasze słabe, ciężkie momenty w trakcie przygotowań. Są w stanie, widzisz, konferencja była w jednym dniu, w drugim dniu był roast i panel po panelu potrafili napisać odmienne zdania i najpierw wyzywać mnie, a potem bestie. Także ja tam za bardzo nie zwracam uwagi, bardziej wróciłem do domu i znowu zobaczyłem nowy wywiad pana Bestii Piechowiaka, którym mówi u Łukasza Ekierta antyfakty, że no znowu takie obrzydliwy grubas, o nich zobaczcie jak on wygląda. Ja pierdolę, ile o tym można gadać. A spójrzmy w prawdzie w oczy, Piotrze. Zobacz na siebie. Wyglądasz jak zdezelowany bulldog. Masz z tyłu głowy jakiś kurwa inaczej. Bulldogiem to ja byłem wcześniej, jak jeszcze trenowałem kulturystykę, teraz nie. Jak no wybacz, ale spójrz na siebie, no stary, ciśniesz ludziom o tył, ale ty sam nie wyglądasz dobrze, chłopie. Ja wyglądam bujasz bardzo się bez dobrze. Bez tych tricepsów i udajesz kozaka. Ale jeżeli byś zerwał tricepsy czy coś, wiesz, to nawet by mi koło chuja latało to, czy ty masz zerwane tricepsy, wiesz. Teraz bym cię wyjaśnił to, kurwa, w tym momencie, na tym tutaj, kurwa. Ale na roście już pokazałeś z przyjemnością. Tak. Z przyjemnością. No to chodź. Jak chcecie w tym momencie? A, bo dobra, to jeszcze poczekamy. A wiecie co, to nie poczekamy. Panowie ochroniarze, skoro tak, poczekajcie, stop, bo wyhamowaliście nam dym, oczywiście doceniamy waszą intuicję, natomiast zróbmy face to face w takim razie.
O, wow. O, słabiutko. Bądź Mary! Żebyś czasem nie miał poderwanej. No to byłoby ciekawe, natomiast Piotrze, widziałem, choć jeszcze na chwilę strolowany, proszę. Przepychanie i podnoszenie ciężarów to jedno, ale przepchnięcie żywej masy koło 140, dobrze pamiętam? To ciężko poszło trochę. Znaczy więc to przytrzymałem go tak, chciałem zobaczyć jaki tam ma tłuszcz, więc jest trochę tego do przepychania. Tak jak ciasto byś maglował. Panowie, podejdźcie do face to face'a, bez high kicków prosimy. Przegrasz. Czekam. Ja już też się nie mogę doczekać. Bestia, czy ty się nie boisz, że twoja siła przy tej masie może jednak nie zadziałać? Nie ma takiej opcji. Okej. Okay. Jeden do jednego, kurwa! No, tak jak ty miałeś. Ja wiesz, jak się boisz. Nie boję, unikam. Intuicyjnie, kurwa. O, z pani myślałem, że leci? Nie. Nie ma siły. Tłusta maszyna cię rozkurwi. Się tak mi się wydaje, Piotrze, że jednak ta masa sterowanego jest tak duża, że mimo twojej ogromnej siły to nie idzie tak prosto, jakby szło. Ej, gdyby krzesło zepsułem. Ciekawa. Właśnie masa jest tak duża, że krzesło zepsułem chyba. Sebastian, czego ci dolali do tej wody, że ty taki byłeś spokojny? Końcówka, stary, bardzo mocno przy... O, widzisz jak spadam? Widać mnie? Halo? A widzisz mnie? Natomiast ty, mówiąc ciągle o tym ulaniu tłuszczu, widzę, że bardzo mocno podgrzewasz swojego przeciwnika i myślę, że robisz to specjalnie. Nie, no po prostu ja bym tak nie chciał wyglądać. No i tyle. Dobry triceps, Piotruś, dobry triceps. Też bym tak nie chciał wyglądać. Wiesz co, do tricepsów to tam koło chuja mi to lata, bo jeżeli nie starczy. A włosy też koło chuja latają. Czy tam też nie rosną? Nie, jakbym zapuścił, to coś tam by było. Dobrze. Jak będziesz w moim wieku, to obyś taką czuprynę miał jak teraz. Pytanie do ciebie, Gosiu. Padła taka teoria, że Marianna próbuje w jakiś sposób wpłynąć na ciebie, żeby stało ci się jej żal i żebyś po prostu nie podeszła do tej walki na 100%. Czy coś takiego w ogóle wchodzi w grę? Czy czujesz, że to może być jakakolwiek zagrywka psychologiczna ze strony rywalki? To znaczy, że ja nie podejmę walki? Że po prostu nie będziesz dla niej taka, jaka byłabyś, bo będzie ci jej po prostu żal w tej sytuacji. Knockout. Że po prostu chcecie wziąć na litość. Kurka wodna i to grubo. Prawa, lewa. Lewy, prawy. Ja myślę, że w momencie, w którym w takiej sytuacji znajduje się małe dziecko, to... Marianko, pewno... ale ja powiem ci, przerwę ci, kochana, powiem ci jedno. Jeśli masz dziecko, masz obowiązki. Są różne sytuacje. Jest choroba dzisiaj, choroba jutro. Jest taka sytuacja, wiadomo, życiowa. No to trzeba pomyśleć prędzej. A nie w ostatniej chwili. No ryba. Ja też, pan, dzisiaj jestem, za chwilę mogę paść i co? Ale nie, mi chodzi o to, że... Ja rozumiem twój dramat i tak dalej, nie, ale tak ja nie robimy. Idziemy grubo na całość, nie interesuje mnie to. Wychodzisz, chciałaś sama, gadałaś, że ja nie dam rady, że to, że tamto, nie będę wnikała szczegóły, bo nie lubię się powtarzać, jak z rozrywki się mówi. Idziemy. Tu proszę powiedzieć. Stajesz? Staję. No to nie dyskutujemy więcej na twoje tematy, problemy. I idąc dalej właśnie, Marianno, jak ty się w ogóle czujesz? Bo ty masz w tym momencie... Dwie bardzo zagorzałe grupy. Masz osoby, które bardzo mocno ci współczują i są bardzo za tobą i dajesz też jakby, wrzucasz dużo tych materiałów, tego wsparcia, co jest w tej sytuacji oczywiście bardzo chwalebne, ale też są grupy, no, które nie do końca w to wierzą, są nawet osoby, które brutalnie mówiąc mają takie, a dobrze jej tak. Jak ty się w ogóle czujesz z tym, bo to jest naprawdę... Z jednej strony czuję, nie chcę tutaj się nad sobą żalać, wiesz, mówić jakichś ckliwych rzeczy, robić z siebie jakiejś cierpiętnicy i tak dalej, bo wiem też, że dużo moich hejterów tego oczekuje. Oni tylko czekają, aż zamknę się w domu, będę płakać, będę po prostu cierpieć, będę pisać o tym, że jestem ofiarą, prawda? Ja wiem, co ja czuję wewnątrz. Wiem, że jestem ofiarą poprawności politycznej, to na pewno. I wiem, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Że pewnych rzeczy ludzie dorośli nie robią. Szczególnie ludzie, którzy uważają się za takich, którzy są na poziomie. Ale stało się, to mnie dotknęło. I najgorszemu wrogowi nie życzę takich rzeczy. Tylko, że wiesz co? Ja zrozumiałam i pewnie też moja mama, wsparcie mojej mamy mi w tym pomogło, że po prostu ja od tego dna się muszę odbijać, rozumiesz? I w tym momencie... Ja muszę to robić i dla siebie, i dla swojej córki. I nie zamierzam, wiesz, jechać na swoim rodzinnym dramacie, jeżeli chodzi o jakieś zasięgi, jeżeli chodzi o opisywanie tego.
dopóki nie będę musiała tego robić, to robić tego nie będę. Nie będę ani prała brudów, ani nic udostępniała. Widzisz, tutaj wszyscy mówili, że o, ja jestem taka atencyjna, że ja wszystko zrobię dla zasięgów i tak dalej. I zobacz, ta sytuacja znalazła się w internecie nie z mojej winy. Więc wychodzi na to, że jednak chyba nie jestem taka atencyjna, prawda? Bo są rzeczy, których się nie upublicznia po prostu i tyle, bo po prostu to jest nie fair. Nie będę tego ciągnąć dalej. Tak, wrzuciłam taki filmik zapłakany. Gdzieś tam to wszystko może mnie chwilowo przerosło. Po prostu czułam, jakbym umarła od środka i tyle. I nie będę tego ukrywać. Nie chcę też, żeby ludzie zakazywali mi się uśmiechać, żeby zakazywali mi żyć. Ja chcę po prostu iść dalej, chcę żyć dalej. Wiem, że w tym wszystkim jestem wartościowym człowiekiem. Nie pozwolę się stłamsić. Lexi, czy gdybyś wiedziała, że będziesz miała taki konflikt z Marianną, że aż tak będzie się nie zgadzać, to nie wolałabyś po prostu walczyć z nią, zamiast walczyć z Martą Linkiewicz, z którą widać, że tych emocji praktycznie nie ma? No nie, bo mi przede wszystkim teraz zależy na tym, żeby stoczyć walkę z kimś topowym, z kimś bardzo mocnym, żeby ludzie mi nie zarzucali, że ja biorę tylko łatwe walki, a gdybym wzięła z Marianną, to tak by było mówione. Więc przy tej gali zależy mi, żeby się sportowo fajnie pokazać, a potem zobaczymy. Dobrze, dlaczego ty się tak odpalasz, kiedy przychodzi na scenę Marianna? Ja cię nie widziałem jeszcze nigdy w historii Freak Fightów tak odpalonej. Nie, no bo gada głupoty i dzisiaj ciężko, dzisiaj nie będę jej tutaj... Ale ja nie ciężko by było się z nią kłócić, jak ona teraz wygłosiła taki monolog smutny, ma sytuację taką, jaką ma, więc no ja raczej nie będę... Tutaj. Marianna mówi, że ona nie chce, żeby jednak, jej dramaty obyczajowe przejmowały konferencję. Ale jednak przejęły. Teraz ten monolog zajął bardzo, bardzo długo i myślę, że atmosfera też zresztą. Teraz też jest taka... Marianna, to ty musisz zmienić to w takim razie. Musisz przeatakować Lexi. Co ci przeszkadza w tej dziewczynie i dlaczego uważasz, że na ciebie akurat tak się odpala, a nie odpala się tak na Martę Linkiewicz? Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że Lexi nie akceptuje mnie bądź mojej autokreacji, a dwa... Gdybym cię akceptowała, to by cię tutaj nie było. A dwa... Nie, bo to jest tak, że wiesz, robisz coś, czego potrzebujesz, niekoniecznie to akceptując. Nie. Tak jak mówiłaś właśnie, że ty jesteś taka i siaka, ale fajnie, że tu jesteś jakby. I druga sprawa jest taka, że uważam, że Lexi nie pała do mnie sympatią od samego początku, ale ja to rozumiem, bo gdyby, wiesz, gdybym miała firmę i bym widziała, powiedzmy... Lexi pod moją firmą z plakatem, ej, zatrzymajcie to, niech ta firma upadnie, co to w ogóle jest dramat? Po czym ta osoba by chciała potem u mnie pracować, no to też bym nie pałała do niej sympatią. Myślę, że to jest ciekawy punkt widzenia. Czy rzeczywiście miałaś tak, że nawet w momencie, kiedy już składałaś ten podpis na kontrakcie, miałaś tak, a to teraz zobaczymy. Teraz jakby... Zacznijmy od tego, że ja w ogóle jak padła przyszła kreska propozycja, żebyśmy wzięli Mariannę, to myślałam, że absolutnie ona się nie zgodzi, że ona stoi za tym, co powiedziała, za swoimi wartościami i nie jest w stanie je zmienić o 180 stopni w przeciągu chwili. Więc to, że Marianna... Czy ty właśnie sugerujesz, że udało się przekupić pieniędzmi Mariannę, żeby walczyła i zmieniła swoje zdanie? Nie, no to by przecież 100%. Była hipokryzja. 100%. Kupiliśmy Mariannę i jej poglądy, zasady, jak to się tam nazywa. To brzmi o wiele bardziej brutalnie z twoich ust, kiedy mówisz to w taki sposób, nie? I wiecie co? I powiem wam jedno na to. Warto było sprzedać. Jeżeli mogę, oczywiście. Możecie mówić, że ja się sprzedałam, że nie wiem... Okay, sprzedałam dziękuję. Swoje wartości, że za to, że tutaj jestem i tak dalej. Ale dzięki temu, że tutaj jestem, przechodząc taką sytuację prywatnie, jaką przechodzę, to właśnie to, że tutaj jestem, pomaga mi w tym wszystkim w pozytywnym nastawieniu do życia, to raz. A dwa, dzięki temu faktycznie masz rację, faktycznie zarabiam pieniądze, dzięki którym nie muszę się nikogo o nie prosić. Okej, ale nie drażni cię to tak prywatnie, że ktoś mówi... Zapłacimy jej, to zmieni swoje podejście i od tej pory będzie z nami w drużynie? No trudno, życie. I to jest bardzo ciekawy statement. Pani Gosia się tylko uśmiecha. Good. Yes, yes. 3 złote. 3 złote jeszcze. Nie, no chyba więcej niż 3 złote tam było. Nie martw się. Ostatnio mówiłeś też na temat, że z kim ja się biłem, tak? Z Radzikowskim się biłem, jest twoje postury, tak? Okej. Okay. Tak, Szeliga. Ale debiutant. No debiutant akurat okej. Okay. No ale Szeliga, co powiesz na temat Szeligi, co? Klocem był wtedy. No klocem. Szeliga to się bukmacherką zajął. Nie wiem czym się zajął, ale w każdym razie nie miałbyś z nim łatwo. Po prostu. I myślę, żeby cię rozpierdolił, bez żadnego ale. Na podstawie tego, że miał zawsze za zadanie wyjść i przegrać zawodowcem.
A skoro już mówisz... Tam sobie połamał rękę, wrzosek, to sobie wygrał. Teraz dostał Natana, że... No nie, no tak, nie, ale nie też bardzo ładnie znokautował chociażby... Araba. Dokładnie. Dokładnie. Zawsze jest to samo. Jak nie trafi tą prawą ręką, to przegrywa walkę. Więc ja myślę, że on jest... Mnie też trafił kilkukrotnie, ale jakoś mi się udało, także... Nie wiem, dla mnie jest oszustem. Niech lepiej wyjaśni swoim widzom, co reklamował za gówno na Instagramie. Jakiś eksperta typerskiego nie oznaczył współpracy. Finalnie potem to usunął. Ja apluję na takie coś, bo my jesteśmy tutaj dzięki tym ludziom, którzy właśnie są przed nami. Publika, czy przed telewizorami. I sram na takie coś, że polecamy za 10 tysięcy jakieś gówno i wrzucamy nie swój kupon i podpisujemy to jako swoje i polecamy ludziom, grajcie, kurwa, wygrywajcie. Tego akurat nie wiem. Spierdolę to w dupę. Natomiast ciekawi mnie bardzo to, że przeatakowałeś Piotra Szeligę, natomiast Bestia jest pewny tego, że Piotr Szeliga to by z tobą wygrał. Tak dobrze zrozumiałem? No tak, dokładnie. To zapraszam, bo ja się nie biję jak zwierzęta na ulicy, to jak wygram z Bestią, ty wygrałeś z Szeligą, będzie fajna podstawa. Zapraszam go na klaucika. Puści go Fame, już tyle razy wpierdol w tym Fejmie dostał. A on będzie myślał, że się po mnie przejedzie. Wiem, że siedzi tu Akademia, klub bardzo szanuje. No ale niestety poczynia Piotra Szeligi nie i będę. Nie, moimi argumentami nie będą ataki na rodzinę, bo ja takich rzeczy nie popieram, tylko merytoryczna rozmowa. Czy ty uważasz, że na dzień dzisiejszy mogłabyś pokonać panią właścicielkę federacji? Nie. Na dzień dzisiejszy nie? Nie, to... Dziękuję, Lizak, że we mnie wierzysz i w ogóle wszystkim dziękuję, że we mnie wierzą. No jednak, wiesz, tutaj też ważna jest głowa, tu ważne jest doświadczenie, którego ja nie mam. To ja jeszcze tylko zapytam, bo tutaj był ten pomysł rzucony i od razu odrzucony przez Lexi, że żeby postawić na szali jakby całą federację, że zwycięzczyni tej walki zostaje ambasadorką, zostaje jakby włodarzem. To już jest po prostu szczyt hipokryzji, no, że ty stałaś przed naszą galą, chciałaś ją zamknąć, a teraz prosisz się, żeby zostać twarzą tej albo federacji. Albo grubo, albo wcale. To jest bardzo nisko, to jest giga nisko. Dobrze, naprawdę. Jak przegram, to wytatuuję sobie Roxy na czole. O, fajnie. O, to, i to jest jakiś konkret. No i widzisz, poprawiłaś mi humor, dziękuję. Wciąż la vida loca.